Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Na antenie Radia Fest. 19 minut mamy po godzinie 12, w zasadzie już na 20 nawet przeskoczyło. Areny sportowe, a co za tym idzie oczywiście wieści z Cichy, jak w każdy poniedziałek po godzinie 12 u nas. Po drugiej stronie telefonu jest Kuba Kurzela. Cześć Kuba. Cześć Marcin, witam serdecznie słuchaczy Radia Fest. Witam was bardzo serdecznie na początku tygodnia. Jasne, że tak. I teraz próbuję wyczuć w twoim głosie, czy tak jak co tydzień będziemy raczej pozytywnie rozmawiali, czy jednak stało się coś, czego nie przewidzieliśmy. Jak to, Kuba, jest? Widzę, że przygotowałeś się bardzo dobrze do rozmowy, bo wiesz, w którym kierunku ona trochę popłynie, ale zawsze pozytywnie. Zawsze pozytywnie, mimo tego, że no, ta chwila, o której teraz wspomniałeś, no, musiała nadejść. Niebiescy, no już na poziomie centralnym w Polsce nie ma drużyny niepokonanej. Niemieccy przegrali u siebie 4-2 z Wisłą Puławy, ale mogę powiedzieć tyle, że oczywiście my jako kibice chorzowskiego ruchu jesteśmy niezadowoleni z tego faktu, ale jeżeli ktoś obserwował na telewizji to spotkanie postronnych kibic, to myślę, że na brak emocji nie mogą narzekać. No, wynik dla nas niekorzystny, ale w tym meczu emocjami z tego spotkania myślę, że kilka innych spotkań można by było obdzielić, bo i słupki, i interwencje, i wpadki zawodników, bramki nieuznane, no i finalnie 6 goli, no bo wynik 4-2, no to troszkę taki hokejowy, ale to dlatego, że było dużo otwartego futbolu, niebiescy troszkę przespali pierwszą połowę, dając się zaskoczyć dwa razy, no i trzeba było postawić wszystko na jedną kartę, odsłaniając troszkę też te swoje zasieki obronne i próbując uruchomić działa w drugiej połowie. No, udało się zdobyć dwie bramki, niestety jeszcze kolejne dwie, jeżeli te tyły już nie były tak asekurowane, jak powinny. No i skończyło się 4-2, ale dodam, że nie ma tego złego, bo jeżeli mieliśmy stracić punkty, tutaj tak patrzymy, tutaj troszkę pocieszając się po tym spotkaniu, no to akurat ta kolejka była dość w tym aspekcie szczęśliwa, dlatego że nasi potencjalni rywale w walce o awans, ci, którzy tuż za naszymi plecami, solidarnie również potracili punkty, także powiedzmy od drugiego miejsca do szóstego zachowane całkowite status quo, jeżeli chodzi o punkty. Nie zawsze jest kolorowo, ale mimo wszystko no, są jakieś tam plusy i trzeba patrzeć na to optymistycznie. Kuba, powiedz mi jeszcze tak, mówiłeś o słupkach, mówiłeś o poprzeczkach, gdyby nie to, no to Ruch dostałby więcej, czy wręcz przeciwnie, troszkę uratowało to drużynę przeciwną? To, o czym powiedziałem, właśnie obijanie, obramowania bramki miało miejsce zaraz na początku spotkania. Właśnie również sytuację, żeby wyjść kilkukrotnie na prowadzenie 1-0. No, to jest już teraz, powiedzmy, ta sfera gdybania, której ja osobiście też nie lubię. No, 4-2 przegraliśmy i tyle, ale można tutaj użyć tego słowa. Gdyby Tomkowi Wójtowiczowi nie brakło tego szczęścia i ta piłka zatrzepotałaby w siatce, ten mecz mógł inaczej wyglądać. Niestety nie wyglądał. No i teraz już trzeba odhaczyć wylany kubeł zimnej wody, no i teraz trzeba powalczyć o punkty w najbliższym meczu w Pruszkowie. Dokładnie tak, czyli tak, kolejny mecz Pruszków tam na wyjeździe. Jak sądzisz, będzie ciężko, czy raczej jesteś dobrych myśli? My oczywiście widzimy też jakby postawę piłkarzy poza boiskiem i to na pewno nie została ta porażka jakby niezauważona przez zawodników. Tutaj pełna determinacja, każdy ona odcisnęła swoje piętno na zawodnika w Ruchu. No jedna seria się zakończyła, no ale kolejną serię trzeba będzie rozpocząć. No ja przesądny nie jestem, no ale tutaj jednak ta 13. kolejka była pechowa. Zawodnicy zdeterminowani, myślę, tak sami to podkreślają, ruszają teraz do Pruszkowa w weekend, żeby przywieźć stamtąd nie jeden, a 3 punkty, dlatego liczymy, że kończymy serię bez porażki na 12 kolejkach, 13 pechowa i budujemy nową. Jasne, że tak. Trzymamy mocno kciuki w takim razie. Kuba, słyszymy się jak zwykle za tydzień, a póki co życzę oczywiście tobie przyjemnego tygodnia. Dzięki również, wszystkiego dobrego, niebieskiego tygodnia dla ciebie i dla słuchaczy. Cześć. Cześć, cześć. No i ja liczę cichutko na to, że w przyszłym tygodniu ta rozmowa pójdzie w zupełnie innym kierunku, z większą dozą uśmiechu i oczywiście optymistycznych słów. Michał Gielniak, buzi buzi już teraz na antenie Radia Fest, 24 po południu.